sierpnia, pierwszy dzień sierpnia. Na początek poprosimy Ciebie, abyś prowadził nas w uwielbieniu Boga. Też zachęcam Was wszystkich do... O, witamy, chodźcie, chodźcie, jeszcze nie zaczęliśmy. Czekaliśmy właśnie na Was. Usiądźcie sobie spokojnie. No dobrze. To też zachęcam Was do powstania. Kto chce, kto może. Możemy razem uwielbiać Boga. Też Marek w trakcie uwielbienia podzieli się z nami słowem. A teraz zachęcam się szczerze. Nie dla ludzi innych, nie dla naszych braci albo wśród nas, ale po prostu tylko dla Boga uwielbili Go. Święty i dobry Panie, Ojcze, przychodzimy przed Twój tron, by oddać Ci chwałę. Tobie należy chwała przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, który jest z nami tutaj. Alleluja, dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, alleluja. O, wychwalajcie Go wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. Panie Boże, Ty, Panie Boże, dałeś prawdziwy przyjaciół,
prawdziwych orędowników Słowa Bożego. Oni przyszli i powiedzieli, jest ratunek dla Ciebie, Panie Boże. Początkowo to tak chwiejnie wierzyłem, Panie Boże. Ale później, z biegiem lat, Panie Boże, zacząłem wołać jeszcze głośniej. I Panie Boże, był czas, że spotkałem na drodze, Panie Boże, był Ci obecną. Żonę Zbyszka, Zbyszka. Panie Boże, oni mnie utwierdzili, że jest szansa dla mnie, Panie Boże. Dla bandziora, Panie Boże, alkoholika, Panie Boże, że Bóg dał szansę. Dał mi szansę kolejną, że mam dom, że mam rodzinę, Panie Boże, że córka do mnie mówi tato, że wnuczek dał egzamin, Panie Boże. Bo to Twoje Boże dzieło, Twoja Boża ingerencja, Panie Boże. Tu na tej grupie, tu na tych spotkaniach pod internet, wołaliśmy, Boże ratuj, ratuj tego mojego wnuczka. I stało się, Panie Boże. Wnuczek radosny, Panie Boże, ja utwierdzony, Panie Boże, że cokolwiek się dzieje, w tych drobnych potrzebach, w tych większych, Panie Boże, ufam, że Twoje słowo ma moc, że to jest dla mnie jedyny ratunek, Panie Boże. Gdy czytam, rozważam, Panie Boże, i idę, Panie Boże, za Jezusem Chrystusem. Już nieważne moje plany, ambicje, Panie Boże, ale najważniejsze, Panie Boże, jest, Panie Boże, cel, aby ratować ludzi zagubionych. Tu w Łowiczu, Panie, w Żyrandowie, w Schaczewie, w Skierniewicach, w Łodzi, w całej Polsce, Panie Boże. Tych ludzi, Panie Boże, jest niewolny alkoholem, narkotykami, seksem, Panie Boże, hazardami. I Ty, Panie Boże, masz możliwość. I rusz nas, Panie Boże, na grupie Słowa Bożego. Ja Ci dziękuję, Panie Boże, że w tych pieśniach my możemy razem śpiewać z naszym bratem, który przyjął Skutna, Panie Boże. Ja dziękuję, że mogę błogosławić jego rodzinę, Panie Boże, jego pracę, Panie Boże. Ty widzisz, Panie Boże, jego rozmowne serce. Dziękuję Ci, że on jest wśród nas. Proszę Cię, Panie Boże, prowadź go, Panie Boże, do zwycięstwa. Z czymkolwiek ma problemy, bo Ty go, Panie Boże, przeprowadzisz przez to wszystko. W imieniu mojego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. To ja proszę o usiąście, bo dzisiaj będzie troszeczkę nietypowo. Z racji tego, że też jak poprosił, żeby coś powiedzieć przez 15 minut, a ja niestety nie mam namaszczenia nauczyciela, a jedyne o czym kompetentny może powiedzieć, to jedynie uwielbienie. Co to jest uwielbienie? Dlaczego my to uwielbiamy? Właściwie mamy pewien schemat nabożeństw, który też nie jest przypadkowy wcale. Bo kiedy poznamy tą głębię uwielbienia, po co my uwielbiamy, wtedy wydaje się to wszystko logiczne i sensowne. Uwielbiamy, bo Bóg jest godzien chwały, bo Bóg wymaga od nas tego, żeby Go uwielbiać. On lubi, kiedy my Go uwielbiamy. On lubi, kiedy do Niego się zwracamy. On lubi, kiedy wysławiamy Go. Bardzo lubi, kiedy go uwielbiamy. Bóg stworzył nas po to, byśmy mieć z nim relacje. On miał z nami relacje i wiemy, chyba podjął największy sens stworzenia. Tego byśmy my mogli cieszyć się razem z nim. Wychwalać go, wywyższać. Wiecie, już prorok Izajasz w swojej księdze pisał o uwielbieniu w niebie, że tam cały czas to uwielbienie, tam przed królem cały czas aniołowie, cherubowie, serafowie, oni tam cały czas uwielbiają Boga. Pisze to, ujrzałem Pana siedzącego na wysokim wyniosłym tronie, a tereny jego szaty wypełniają świątynię. Serafiny stały ponad nim, wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów.
Cała ziemia pełna z jego chwały. Niebo cały czas wielbi naszego Ojca. My mamy robić to samo. Mamy zupełnie tu na ziemi robić to samo. Bóg poprzez uwielbienie dał nam pewne narzędzie do tego, by zwyciężyć. Już wojska izraelskie, kiedy szły na wojnę, na jakieś potyczki, królowie wyznaczali ludzi do śpiewania. Kiedy ci ludzie śpiewali, uwielbiali Boga, zwyciężali. I my możemy zwyciężać poprzez uwielbienie. Poprzez uwielbienie mamy relację duchową z naszym Ojcem. My wtedy właśnie możemy od Niego odbierać pewne słowa, jakieś wskazówki, cokolwiek. Wiecie, od dawien dawna moim takim, oprócz Pana Jezusa, ulubioną postacią w Biblii, jak wielu ludzi, jest Dawid. Dawid, który był bardzo podobny do nas. Jednak Dawid miał to, że był namaszczony przez Boga, to jedno, ale on bardzo lubił uwielbiać. On w uwielbieniu potrafi się zagracać. Znał moc uwielbienia. Zresztą napisał przynajmniej 150 tekstów, które znamy do uwielbienia. I Dawid nie patrzył na okoliczności, nie patrzył na to, kto na niego patrzy, jacy ludzie są wokół. On uwielbiał Boga. Czy to się komuś podobało na zewnątrz, czy nie, on uwielbiał Boga. Często zatracał się w tym uwielbieniu i tak naprawdę wielu ludzi go już gorszy do siebie właściwie, bo wtedy uważali go za niezrównoważonego psychicznie gościa. Tutaj na przykład król Dawid. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem obecności Pana, a ubrany był gniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził arkę pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Kiedy arka pańska przybyła do miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem. Wtedy zgardziła w nim sercu swoim. Wielu ludzi może pukać się w głowę, kiedy my uwielbiamy Boga. Kiedy uwielbiamy Boga szczerze, kiedy uwielbiamy Boga w porywach naszych emocji, w porywach naszego ciała, nie zważając na to, na okoliczność. Nie powinniśmy się hamować, mając na względzie otoczenie. Jesteśmy przed Bogiem i przed Bogiem to uczymy. Przed Bogiem śpiewamy. Oddajemy Mu całą chwałę. Część uwielbienia jest tylko i wyłącznie dla Boga. Część uwielbienia my oddajemy chwałę Bogu. Najprościej i najbardziej rzeczowo byłoby śpiewać cały czas święty, święty, dziękuję, dziękuję, święty, święty, alleluja. Trzy słowa na całą wieczne uwielbienie. To jest czas, kiedy my mówimy Panu Bogu, jaki On jest dla nas wielki, jaki jest dobry, jak bardzo Go kochamy i jak bardzo Go potrzebujemy. Są inne części nabożeństwa, gdzie możemy modlić się indywidualnie, w każdym porze właściwie, nie widziałem, żeby nie było takiej części. I na wszystko jest czas wcześniej nabożeństwa. Jest czas na modlitwy indywidualne, kiedy mamy potrzeby, jest czas na uzdrawianie, na
inne rzeczy, które mamy z łaski naszego Pana, ale czas uwielbienia jest tylko i wyłącznie dla Boga. Czas słowa jest dla nas. Wtedy Bóg do nas mówi. Wtedy to my czerpiemy z tego nabożeństwa. Wtedy ten czas jest z korzyścią dla nas. Zresztą cały czas dla nas jest z korzyścią, tylko że w czasie nauczania słowa bierzemy, ale w czasie uwielbienia my dajemy. Koniecznie dajemy i niestety tylko my i Bóg. Piosenki służą nam tylko po to, żeby nas poprowadzić, może wprowadzić w jakiś fajniejszy stan, może przypomnieć, że Bóg jest radością, ale piosenki nie są istotą uwielbienia. Nie jest istotą uwielbienia graje, ani żaden zespół, który gra. Ludzie namaszczeni do uwielbienia powinni pamiętać, tak jak ja, o tym, że gramy dla chwały Boga, nie dla własnej chwały. Poznałem wielu muzyków i naprawdę muzycy mają tą przypadłość, to jest właściwie reguła, że ciężko wyzbyć się samej siebie, ciężko wyzbyć się gdzieś wiążenia do własnej chwały, do własnego, żeby mieć pokaz gdzieś. Ale nic nie daje tyle satysfakcji, tyle radości z graniem dla Boga. Kiedy się wyzbędziemy samych siebie, stajemy przed Bogiem i chwalimy Boga. To z każdej strony sceny. To ma nieocenione, nieopisane swoje wrażenia. Ja może podzielę się tylko takim jednym świadectwem, kiedy byłem na koncercie Halleluja i Bóg dał mi poznać na miasto uwielbienia. Nie zawsze zdarza się to, że podczas uwielbienia wchodzę w jakiś taki stan super uwielbieniowy i nie zawsze jest tak, że wtedy ta uczność duchowa jest taka namacalna. Ale wtedy raz podczas ostatniej piosenki w czasie uwielbienia, gdzie przechodziły właściwie całe uwielbienie i zagrali ostatnią piosenkę, nagle poczułem, że coś się zaczyna dziać. Zbiegłem z balkonu na dół pod scenę i ogarnął mnie taka błogość, taka mnie muzyczna ogarnęła, gdzie słyszałem wszystko idealnie, gdzie zespół, gdzie wtedy Duch Święty tak mnie porwał, uwielbienia, kiedy ja słyszałem wszystko tak, jak w niebie. Każdy dźwięk, każdy ton, wszystko było takie błogosławione, takie z mocą. Nie chciałem, żeby to się kończyło. W ogóle w tym stanie mógłbym właściwie spędzić już wieczność. To było tak cudowne, że czas uwielbienia na ziemi jest ograniczony. Skończyli grać piosenkę. Całe szczęście, że po 20 minutach dopiero. Ale to było niesamowite doświadczenie i niesamowita łaska od Boga, kiedy właśnie dał mi poznać na miasto uwielbienie, jak to jest mocne i jak potrzebne. Właściwie, żeby się nie powtarzać, jakie przyjmujemy pozycje podczas uwielbienia? Jak powiedziałem wcześniej, bez ograniczeń. Możemy zatracać się w tańcu, możemy podnosić ręce, możemy podnosić nogi, machać uszami. Jeżeli tylko robimy to na chwałę Bożą, na namaszczenie, to jest zasadne i właściwe. Pamiętajmy, że uwielbienie nie jest dla nas. Podczas uwielbienia nie mówimy Bogu, co ma robić i kiedy ma zrobić. Nie mówimy Mu, co ma zrobić, co zrobił. Tylko uwielbiamy.
wiara w Bożej zgodzie kocha. Tak w skrócie tyle, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy chciałem, ale powiedziałem w każdym razie, bo mi zmówienie to nie bardzo wychodzi. Najbardziej lubię tą część teraz, która będzie na scenie. Tak jak teraz Marek powiedział o Dawidzie, to właśnie dzisiaj też czytałem z pierwszej księgi Kronik i tam Natan, prorok, który często mówił słowa Boże do Dawida i który nie miał zwyczaju mówić tylko tego, co się Dawidowi podoba, jak to niektórzy prorocy niektórym królom, mówi coś takiego. Uczyń wszystko, co jest w twoim sercu, gdyż Bóg jest z tobą. Jeśli Bóg jest z nami i mamy pragnienie uwielbiać Go, to nie ma znaczenia, tak jak Marek mówiłeś, w jaki to sposób robimy, czy siedzimy, czy stoimy. Nie ma znaczenia, jak to na nas patrzy, bo Bóg jest z nami i my chcemy Go z serca uwielbiać. To kontynuujemy nasze wyjście. Teraz już nikt nie musi się wstydzić i oglądać na sąsiada. To nikt nikomu nie wytknie niewłaściwej postawy. Ale najważniejsze jest Bóg.
chciał sam wyznawać, chwalić Boga, powiedzieć, że jest dobry. Halleluja. Nasze usta mówią to samo, chcę mówić nasze serce.
święty. Ktoś powie jeszcze, że Bóg jest święty. Zdjęcia.
Taka magia. Dzięki. Możecie usiąść. Kiedyś słyszałem, że dobre spotkanie, dobre nabożeństwo chrześcijańskie powinno zawierać w sobie trzy rzeczy. Po pierwsze uwielbienie Boga, po drugie poznawanie wspólne Boga i po trzecie usługiwanie sobie nawzajem miłością Chrystusową. Więc jak już uwielbiliśmy teraz Boga, to możemy przejść do tej drugiej rzeczy, czyli poznawanie Boga, poznawanie Jego miłości, poznawanie tego, jaki jest dobry, ale też różnych innych rzeczy o Bogu. Więc zanim jeszcze przejdziemy do kazania, to też chciałbym, byśmy poznawali Boga przez świadectwa, które wy macie, które każdy z nas zna dla wspólnego użytku, dla wspólnego wzrostu duchowego. Tylko zaznaczam, żeby to były krótkie świadectwa, bo nie chcemy tutaj siedzieć do wcześniej nad ranem, a wiem, że takie świadectwo mogłyby też być, które by tyle trwały. Więc jeśli ktoś ma jakieś krótkie świadectwo swojego życia, albo jakąś... Dobrze, Justyna, będziesz pierwsza. Krótkie świadectwo swojego życia, albo jakieś krótkie przemyślenie odnośnie fragmentu Słowa Bożego, które niedawno czytał, to zapraszam serdecznie. Najpierw Justyna. Dobra, postaram się jak najszybciej. Więc tak, ostatnio ze Zbyszkiem rozmawiałam, że mogę poprowadzić jakieś nabożeństwo. Zbyszek mówił, patrz się i ucz. Więc dobra, patrzcie się i uczę, dzisiaj robię za to resztę. Jestem na Wiśniach, bo jakoś moje pieniądze na remont domu tak się jakoś rozmyły przez pogodę i tak jakoś sobie poszły. Tak. Chodzę na te wiśnie i z dnia na dzień coraz więcej tych wiśni zbieram. I powiem wam, że lubię zbierać wiśnie. I te wiśnie dały mi możliwość pewnego przemyślenia w piątek. Odnośnie szczęścia. Mam sporo znajomych, którzy są osobami bogatymi i nie są szczęśliwi. Ja kiedyś też nie byłam szczęśliwa, bo byłam daleko od Boga. Miałam dużo problemów. Problemy są nawet i teraz i nigdy te problemy nie będzie tak, że będziemy wierzyć w Boga i nie będziemy posiadać problemów, tylko że albo one będą mniejsze, albo będą większe. I moje problemy stają się mniejsze i powiem tak z perspektywy tego, co było, to ja widzę bardzo dużą różnicę między tym, co było rok temu przed chrztem, tym, co jest teraz i też wyborze znajomych i ludzi. I jestem z ludźmi, od których można się uczyć. To też jest szczęście, że uczymy się od osób, które są mądrze poukładane. I to nam daje też Pan Bóg mądrych towarzyszy, a nie głupców. Bo i o głupcach w Biblii jest napisane, żeby od głupców stronić jak najdalej. Bo przez głupców są kłopoty. Cierpliwość, wiara, nadzieja. I dążenie do tego celu, że mamy jakiś cel i podchodzimy, że się nie poddamy, tak? Bo wiemy, że jest w tym coś, co jest dobre. Dużo mnie ten remont domu kosztuje, nie zawsze jest tak pięknie. Rozsłoniłam te pieniądze, a chciałam je inaczej wsiąść i wydatkować. W marzeniach nie inaczej wydatkowałam, to żeby było inaczej. Ale zarabiam, odkładam i no cóż, tak się stało, jak się stało. Teraz człowiek mądrzejszy zupełnie inaczej postępuje. To też była jakaś rodzaju nauka. Nauka była. Doszło do mnie to, że nauka była to, żebym wiedziała, ile co kosztowało swoją własną pracę. I żeby moje dziecko widziało tę moją własną pracę w dążeniu do celu. I powiem, że dążąc do tego celu swoją własną pracą, jestem bardziej szczęśliwa, niż jakbym miała wziąć te pieniądze, które tak sobie przyszły ze spłaty, kupić to i się cieszyć. Raczej bym się nie cieszyła. Pracę bardziej się cieszę, że powoli do czegoś, może dłużej, ale dochodzę, tak? I co chciałam powiedzieć? Wczoraj posiedziałam ze sąsiadami, mam sympatycznych sąsiadów, tak fajnie rodzinnie było i z tego powodu też jestem szczęśliwa, że mam fajnych sąsiadów. Pewnie nie
też mi się poukładają, bo wierzę w to. I dziękuję za to Bogu. Dziękuję Bogu za to, kim jestem, że jestem człowiekiem, teraz mogę powiedzieć, szczęśliwą. Bo wcześniej nie byłam szczęśliwa. Nawet jak wszystko ładnie się układało i z tą karierą, i z wyjazdem, i z pracą w Stanach Zjednoczonych, i z tą rywalizacją sportową, były momenty, że nie byłam szczęśliwa, bo ciągle coś trzeba było robić, żeby być na poziomie. Potem problemy rodzinne, problemy z tym domem, nagonki, wizyty najróżniejszych instytucji państwowych, no to już mega byłam nieszczęśliwa. Teraz nawet i rozmowa z dzielnicowym, który jest kapitalnym człowiekiem i mnie rozumie i szczerze możemy sobie porozmawiać, wyjaśnić wiele spraw. Ja jestem człowiekiem szczęśliwym. Szczęśliwym dlatego, że od pewnych osób się odsunęłam, od może zawistnych, może egoistycznych i upartych. I też jestem z tego powodu szczęśliwa, bo to wszystko wyczytałam w Biblii. Żeby postępować zgodnie z mądrością, jest to wszystko napisane z Biblii. Biblia jest naprawdę genialną książką, gdzie można zajrzeć i znaleźć na każde wytłumaczenie, na każdy problem jakieś rozwiązanie. I nauka boska, nauka Jezusa, jakie to są genialne rzeczy, gdzie skąd człowiek może tą wiarę, nadzieję, mądrość, czerpać miłość, zrozumienie drugiego człowieka i wierzyć, że wszystko się poukłada, tak? I modlę się o swoich znajomych, o Arka, żeby był szczęśliwym człowiekiem, żeby kiedyś się uśmiechnął i żeby powiedział, tak, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo nie to bogactwo, wewnętrzne, to co mamy w portfelu daje nam szczęście, bo to nie do końca tak jest. Szczęście nam daje wewnętrznie to, co mam w sobie. To po pierwsze wybaczenie, jak ja wybaczyłam tę krzywdę ojcu, dało mi to ogromne szczęście. Od tego czasu jestem uwolniona. Wiem, że relacje moje z rodziną są ciężkie i to nie wynika z mojej też mądrości. Po prostu no, trudno kogoś zmienić, tak? Więc trzeba tej osobie wybaczyć. Jest jaki jest, no nic na to nie poradzimy. Lepiej się pomodlić niż mądrzić, jaki on jest zły, niedobry i tak dalej. Więc wybaczenie, przebaczenie, zaakceptowanie ich wad. Chociaż moich mogą nie akceptować. Dobrze, trudno, to jest ich sprawa. Ale odnalezienie tej wiedzy, mądrości i zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest, i z wadami, i z problemami, i z jakimiś marzeniami. Nie gnaniem, że muszę to dzisiaj zrobić, mogę to zrobić za miesiąc, za dwa miesiące, za trzy miesiące czy za rok. Ja powoli do danego celu dążę. Ale mam długą drogę. Jeśli będę postępowała zgodnie z tym, co jest napisane z Biblią, będzie mi łatwiej w życiu, bo będę człowiekiem szczęśliwym. Nie będę mieć depresji, jakichś stanów lękowych, czy stwierdzę, że jestem nieszczęśliwa i wszystko jest źle i to przyjdzie mi mój cały wizerunek świata. Świat jest piękny, cieszmy się chwilą, która jest. Nawet jak coś nie układa się tak, jakbyśmy chcieli. To jest chwilowe, to przejdzie. A mówię, bądźmy szczęśliwi, czytajmy Biblię, zaakceptujmy niektóre rzeczy, będzie nam łatwiej w tym szczęściu. Amen. Dzięki, Justyna. Panie Bogu, będzie na pewno dobrze. Widzę, że się zgłaszasz, dlatego chodź, tylko pamiętaj, krótko, ekspresowo. Witam wszystkich miłości, mojego Pana Jezusa Chrystusa. Widzę, że to się spóźniłem, ale mi się ustało. Tak mi się wydawało, że Pana Jezusa to mi się ustało. Ale tak się mówimy, że często się modlimy. Widzę? I te modlitwy są najpiękniejsze dla nas. Taki dalej, jak się uchwycimy i wołamy, wiecie? I to wróci z wyłącza, nie tylko tu, jak się modlimy, ale nawet jak jesteśmy gdzieś w świecie, wiecie? Jak dwa tygodnie temu mam krótką nogę. Pan Bóg mi pobłogosławił, że w jedną sobotę pomógłbym takiej pani, co zalecuje banku, tu w Obliczu, i on tą szopę miał przewrócona. Wiecie, na koniec dzwoni tam na ostrogo, tylko tam później robił. Ale później dzwoni tam do tego mojego znajomego, jak
Ja mam taki tapczan fajny, taki amerykański składany, a mnie akurat odpowiadam, tapczan, bo mało miejsca i dwa wątele. Też mówię, no fajnie, ale jak go przewieźć? No poszedłem na rynek, tak mam malować tego człowieka i on usłyszał, że tego zawieź mnie tam, a taryf jeszcze 80 zł. Wiecie, od samego początku czułem takie Boże błogosławieństwo. Wiecie, jak tam dojechałem tego Jana i mówię, jak mogę się Pani odwdzięczyć, autoryzuję się, czy tam. A ona mówi do mnie tak, Pan tu jadł z nami obiad. Mi się bardzo podobało, jak Pan najpierw powiedział takie piękne słowa, podziękował Panu Bogu, że może pomóc mi na ten obiad, na wszystko, za każde tego. Mam w skrócie powiedzieć swoje takie historie, że Pan wszystko zawdzięcza Panu Bogu. Niech Pan się pomodli o mnie, będę miał problemy, mówi, mimo że jestem bogato, ale mam właśnie, proszę bardzo, mówię. Wiecie, to mi dało taki, wiecie, taki większe zachęty. Ja nie mam problemu, gdziekolwiek jestem, modlę się, czy do pracy, wychodzę do pracy. Nieraz tak i tam z tymi sąsiadami, co gdzieś mówiłem Wam, że tam gdzieś latały noże, siekiery, jak u Indianów. Wiecie, no to było normalnością, bo oni pili gdzie, znaczy, oni pili wieczorem w nocy, a w dzień dopiero Pan wiecie, ale nie szanowni na siłę, ale prosiłem o modlitwę tu Was, wiecie, żebyśmy się modlili. I Bóg sprawił, że tam 6 sąsiadów nie mieszka, tych najgroźniejszych, największych pijaków, co pili do naturalnych, wiecie. I teraz jest spokój, oni ci ludzie młodsi, starsi, podwórko się odmładza. I mówię, ja Pan, Ty nam daje dobre świadectwo, my też tak chcemy, wiecie. Ja wiem, że tu w Łowiczu Bóg powołał się armię tych ludzi walczących. Jasia, tu, a nie, jeszcze jest młodzież. Ludzie, która pójdą odwagą, będą głosić świadectwo Jezusa Chrystusa. Mamy tu wspaniałego naszego pastora. Ja bym mu zawdzięczam, jego żonie, wiecie, był czas, żebym powiem w dołku. On mi twierdził, że mogę wyjść z tego całego amoku diabolskiego. I się Bogu dziękuję i błogosławię na dawę. Każdą jedną osobę, która pomogła mi w tym trudnym życiu. A kiedyś mi powiedział, że ponad 100 osób mi pomagało. To jest dużo. Dziękuję. I Wam błogosławię. Super fajne, ekspresowe świadectwo. Ale na pewno daje, możemy się z niego zbudować. Mi się przypomniała historia z Dziejów Apostolskich, kiedy to Piotr z Janem weszli do świątyni, zobaczyli Promego. Tam powiedzieli, że może nie mamy srebra i złota, ale to, co mamy, to Ci dajemy. W imieniu Jezusa wstań i chodź. Więc no, może my też nie mamy milionów na koncie, nie możemy każdego każdą pomóc finansowo, ale na pewno mamy coś lepszego i tym czymś, a faktycznie prawdziwie kimś lepszym jest Jezus Chrystus. To, że nas słucha. Jeszcze Wam co nam ustawia to ciągle, nie wiem. Czy ktoś ma jeszcze jakieś świadectwo? O, brawo, brawo. A nie, chodź. O. Postaram się powiedzieć krótko i głośno, tak. Więc ja mam takie małe, albo wcale nie takie małe świadectwo, patrząc na to, ile z jakiego jest ono czasu. W każdym razie w poprzednim tygodniu... W poprzednim tygodniu miałam okazję być na obozie dla dzieci i miałam okazję być liderką, jedną z liderów, razem z Jankiem oczywiście. I nie wiem od czego zacząć. No, to była bardzo ciekawa przygoda, że tak powiem, doświadczenie, bo to był mój drugi raz, kiedy mogłem być w To był mój drugi raz w życiu, kiedy mogłam być liderem, kiedy mogłam być odpowiedzialna za jakąś grupę młodzieży. Przez cały tydzień mogliśmy zapewnić dzieciakom różne atrakcje i różne inne rzeczy.
ale też mieliśmy społeczności i mieliśmy dużo takich spotkań, gdzie mogliśmy mówić dzieciakom o Słowie Bożym. Też przez cały tydzień mieliśmy na obozie, jedną z liderek była Gosia, która przez w ubiegłych miesiącach, chyba przez 9 miesięcy, albo przez cały rok, niestety nie pamiętam tego okresu, jaki to był okres, była na statku, gdzie właśnie w ten sposób służyła innym, służyła dla Boga przede wszystkim i opowiadała im o Bogu. I właśnie przez ten cały tydzień opowiadała, jak to wyglądało i jaką mogła przeżyć historię z Bogiem i z innymi. To było niesamowite. Ten tydzień był trochę dla mnie niesamowity pod tym względem, że mogliśmy tyle czasu spędzić z dziećmi i opowiedzieć im tyle. I mogliśmy naprawdę mieć z nimi taką prawdziwą relację i opowiadać im o Bogu i o nas. Mogliśmy ich poznawać i to było super. Ja byłam liderką takich małych, maciubkich, to są nie dziewczynek, najmłodszych. I wracając z tego obozu, w której z Jankiem rozmawialiśmy sobie o tym, co było dla nas najlepsze, albo o innych takich rzeczach. I właśnie Janek wspomniał o tym, że dla niego bardzo fajnym i budującym było to, jaką miał relację z jego grupą, z chłopakami. On miał najstarszych. I to jest bardzo, bardzo fajne. I to chciałam powiedzieć, wracając do mojej grupy dziewczynek, właśnie wczoraj w nocy, kiedy już spałam, dostałam wiadomość od organizatorki tego obozu, że mama jednej z dziewczynek chciała ze mną porozmawiać o tym, jak tam było na tym obozie z tą dziewczynką, a ma na imię Krysia. I co czytałyśmy, bo przez cały tydzień starałam się z dziewczynkami mieć ten kontakt w ten sposób, że mogłybyśmy porozmawiać o Bogu i jakoś, no jakoś chciałam z nimi o tym porozmawiać, a przez to, że to maluchy, miałam po 7 lat niektóre, to naprawdę było trudne dla mnie wtedy, kiedy właśnie pierwszy raz miałam tą okazję i czytałyśmy Biblię dla dzieci i właśnie też mogłam porozmawiać z małą Krysią o tym, że czytałyśmy Biblię dla dzieci i Krysi bardzo się to spodobało, więc dla mnie to jest bardzo budujące, że to jej się tak spodobało i mam nadzieję, że to będzie trwało i Krysi będzie się podobać to coraz bardziej i innym dziewczynkom, i że za rok, jak się spotkamy, to będzie jeszcze lepiej i będzie jeszcze bardziej budujące i tak dalej. No, to tyle. Dziękuję bardzo. Mogliśmy świadczyć o Bogu. A jak jest napisane w 1 do Koryntian, podobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. No więc, może nie umiemy tego robić, może wydaje nam się bardziej, że nie umiemy tego robić, ale to nie przez naszą mądrość, czy nasze piękne wystawianie się możemy bawić ludzi, ale przez to, że ufamy Słowu Bożemu, ufamy Jemu, po prostu to robimy. Tak jak też Miedziu się po prostu modlił i przez to kobieta chciała się z nim pomodlić. Czy ktoś ma jeszcze jakieś świadectwo? To ja jeszcze mam takie małe. Odnośnie tego, co się stało wczoraj u mnie. Jest taki werset w liście do Hebrajczyków, 13:2. Nie zapominajcie gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. Wczoraj mieliśmy za nią ciekawą sytuację. Jesteśmy u mnie w domu i nagle słyszymy dzwonek do furtki przed bramą. No i wyglądam patrzeć, co to jest. I widzę jakiegoś człowieka z pieskiem na ramieniu. No to idę wyjść, pytać o co chodzi.
Okazało się, że ten człowiek nie mówi po polsku i ledwo mówi po angielsku. Ale przez to, że on ledwo mówi po angielsku, ja też to się zrozumieliśmy, chociaż trochę. I spytał się mnie, czy mam jakieś jedzenie. No to zaprosiłem go właśnie do nas na podwórko. Mamy taki fajny drewniany stoliczek i sobie razem z Anią w trójku usiedliśmy z nim. On sobie zjadł obiad. Daliśmy też picie. I no nie rozumiem, co to było. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie wiem, jak ten gość do nas trafił w ogóle. Ale właśnie przez całe to spotkanie mi krążył po głowie ten werset. Nie spodziewam się, żeby to był anioł. Przynajmniej taki, jak, no, jak sobie wyobrażamy anioła. Prawdziwy to był, bo go widziałem. Ale też Biblia wskazuje na to, że aniołami nie muszą być jakieś istoty duchowe, ale też każdy człowiek może być dla drugiego człowieka aniołem, posłańcem od Boga do przekazania jakiejś informacji czy nauczenia czegoś. I właśnie tak chciałem wam powiedzieć o tej historii dla zbudowania i ufania w kolejny fragment Słowa Bożego, żebyśmy też nie zapominali o gościnności, tak samo jak o różnych innych rzeczach, o zwiastowaniu i o miłości. Marek, przepraszam. Skoro już Radek wspomniał o takich rzeczach, to jest, wydaje mi się, że to jest część naszego charakteru chrześcijańskiego, że właśnie przyjmujemy gości nawet nieznanych, bardzo nie wiadomo, kto to jest. U mnie było tak, że w poniedziałek, godzina 23, a moja żona zaczęła przeglądać grupę harcerską, chłopce po prostu. No i zobaczyła prośbę harcmistrza, czy ktoś nie przenocowałby dwóch harcerzy. No i oczywiście jak samochód i po harcerzy. Potem ich jeszcze odwiozłem, spóźniłem się na pociąg, bo samochód mam po prostu w kiepskim stanie bardzo. Ale odwiozłem ich potem w stronę Włocławka. A oni, zdziwiłem się, że w tych czasach jeszcze dzieci puszczają samych, bo oni wypełniali takie zadania. Jechali gdzieś z Mazur do Warszawy, tam musieli coś zrobić, jechać do Kutna, potem do Włocławka i tak dalej. I w Gdańsku się mieli spotkać dwóch chłopaków nastoletnich. Myślę, że będą wspominać, że one sobie pospali, a byli wykończeni do dalej. Także chyba się cieszyli, że ktoś już nie. No dobrze. Więc teraz zapraszam ciebie, mój tato, abyś powiedział kazanie. Jezusowi. Chwała Bogu. Przejdę się zobaczyć, kto jest. Moja mama. Zanim zacznę to, co sobie przygotowałem, jeśli Janek pozwolisz, to chciałbym jeszcze krótko pomodlić się. Dobrze? Ale nie o nas tutaj ten czas, tylko miałem dzisiaj telefon od Wasyla, jeśli pamiętacie, brata z Ukrainy, który śpiewał nam tutaj.
aby pomodlić się o mężczyznę, który wrócił do picia alkoholu, rozumiem, że nałogowo. Powstańcie na chwilę. A druga prośba moja. Nasi bracia, tutaj siostra i brat Mikołaj i Swietłana z Ukrainy, jeśli pamiętacie, we wtorek Mikołaj będzie miał operację w szpitalu na Ukrainie. Chciałbym, żeby też Bóg pobłogosławił tę operację. Ojcze Niebieski, stajemy teraz przed Twoim świętym tronem. Wyznajemy, że jesteś wszechmogącym Bogiem, tym, który wszystko może i ten, który ma losy każdego człowieka w swoim ręku. Ja błogosławię tego Darka, z którym Wasem mieszkam. Modlę się o całkowite zmianę jego życia. Nie wiem, co spowodowało powrót do nałogu, ale modlę się, abyś uwolnił go ponownie. Żebyś te więzy, które targają tym mężczyznom, rozerwał, kajdany raz na zawsze. Żeby wrócił do dobrego, mądrego i trzeźwego życia. Błogosławię Mikołaja, błogosławię lekarzy, którzy będą przeprowadzać we wtorek operację. Modlę się o pokój do serca i dla niego, i dla Swietłany. Modlę się, aby ta operacja powiodła się, aby rehabilitacja odbyła się sprawnie i szybko, żeby Mikołaj mógł wrócić do pracy, do pełnego życia, do służby Tobie, do społeczności też z nami. Błogosławię go w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Siądźmy. Dawid, mówiłeś o nim, Marek, sporo, czy trochę w czasie tego, co opowiadałeś nam w uwielbieniu. Myślę, dziękuję też za ten krótki wykład. W czasie, jak mówiłeś, sięgałem pamięcią do wszystkich lat, które spędziliśmy tutaj, na nabożeństwach i na grupach domowych od 2016 roku. I wydaje mi się, że to był pierwszy wykład czy jakiekolwiek słowo o uwielbieniu w naszej grupie. Więc jesteś pionierem w tej dziedzinie. Powiedziałeś nam parę słów. Oprócz tego, co Marek powiedział, dodam to, co ja słyszałem wiele razy, że ludzie, którzy tam mają wgląd duchowy świat, widzieli w czasie uwielbienia istoty duchowe, anioły czy jakieś inne, obecne na spotkaniu. Jestem przekonany, że one są zawsze z nami. Posyłane po to, żeby razem z nami wielbić Boga. I tak jak Marek powiedział, że uwielbienie jest od nas do Boga, święta prawda, to jest to, co my składamy, ale też słyszałem, bracie, od taki wykład, czy takie świadectwo, historię, że w tym samym czasie płynie moc Boża do nas, do naszego ducha i karmi nas. My nie wołamy w tym momencie o to, ale ona jakby w cudzysłowie z automatu, kiedy my wielbimy, napełnia nas. I czasami wychodzimy z tego uwielbienia tacy podekscytowani, no może dlatego, że prowadzący też dobrze sobie radził, ale przede wszystkim pewnie, bo Boży Duch napełniał naszego ducha Bożą mocą, jakąś siłą do życia, do czegoś. Amen. Psalm 142. To będzie tekst, który chciałbym z Wami przerobić. Mówiliśmy sobie o tym we wtorek. Justyna, więc Justyna może iść na kawę, bo słyszała. Reszta z nas nie, no Magda też. Może powiem to samo, a może coś dodamy. Jeśli macie ten psalm, Janek wyświetla, więc będziemy to widzieć. Ja przygotowałem, przeczytany cały z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Pieśń pouczająca Dawidowa, gdy był w jaskini, modlitwa. Czyli widać, że ten tytuł, no ktoś, kto opracowywał psalmy nadal, tak, nie pochodzi od psalmisty. Nie pochodzi też od naszego wydawcy dzisiaj. Tylko został nadany przed wiekami pewnie, przed narodzeniem Chrystusa. Głośno wołam do Jahwe. Głośno błagam Jahwe. U nas tam jest słowo Pan. Wylewam przed Nim swą troskę. Wyjawiam przed Nim swą udrękę. Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. Oglądam się w prawo i patrzę,
a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie. Znikła dla mnie możliwość pomocy. Nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie. Do Ciebie wołam, o Jahwe. Mówię, Ty jesteś moją ucieczką, udziałem moim w ziemi żyjących. Zważ na moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Wybaw mnie od prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi. Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował Twojemu imieniu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć. Dawid, jeden z takich najbardziej bożych, bliskich Bogu, wiernych Bogu, mężczyzn w Starym Testamencie. I tak jak Marek to zauważył, to jest człowiek bardzo podobny do nas, do chrześcijan Nowego Testamentu. Człowiek, który opierał się całkowicie na łasce Boga, nie na swojej pobożności. Czasami jak się czyta jego historię, to tak jakby nie pasował do tamtej epoki. Jakby wyprzedzał swoją epokę o 1000-2000 lat. Z powodzeniem mógłby być chrześcijaninem w kościele. Ale żył w tamtym czasie, jest dla nas wzorem. Duch Święty użył go do całej masy psalmów. No nie wiem, ile jest autorstwa Dawida, kilkadziesiąt pewnie. Do wielu innych pięknych słów w Starym Testamencie. Ale też Duch Święty pokazuje nam błędy Dawida, błędne decyzje Dawida, grzechy Dawida. Możemy się uczyć na każdej z tych sytuacji. I w psalmie 142 i kilku wcześniejszych psalmach widzimy Dawida w kryzysie. On jeszcze nie jest królem, ale już jest znany w Izraelu. Już pokonał Filistyńczyków, zabił Goliata i teraz zazdrosny, obecny król Saul myśli, że Dawid chce pozbawić go tronu i postanowił zabić Dawida. I ta sytuacja, ta pieśń, bo psalm jest pieśnią, ma miejsce wtedy, kiedy Dawid ucieka przed królem Saulem i jego sługami, ucieka ratując swoje życie. Psalm 142 napisałem sobie, czyli chrześcijanin w kryzysie. I chociaż powiedzieliśmy sobie, że to wierny Bogu człowiek, do tego momentu nie można się tam dopatrzyć żadnego grzechu. Może coś na sobie nie miał, ale nic Biblia o tym nie mówi. A mimo to przechodzi najtrudniejszy kryzys w swoim życiu. I to, co powiedzieliśmy sobie we wtorek. Może słyszeliście w kościele, może słyszeliście, jak świadectwa ludzie opowiadają, że żyli sobie w problemach, ale się nawrócili i problemy zniknęły. I teraz tylko słońce świeci. Aleluja. Ale dobrze wiecie, że to nieprawda. Że to tylko kościelna propaganda. Bo tak jak Dawid, chociaż był wierny Bogu, przechodził przez kryzys, tak i w swoim życiu pojawiają się kryzysy. Pojawiają się kryzysy finansowe, bo brakuje ci pieniędzy, bo brakuje ci pracy. Pojawiają się kryzysy w małżeństwie. Czasami nie wiadomo dlaczego. Przecież nic złego nie zrobiłeś. Po prostu starałaś się jak mogłaś, byłeś wierny Bogu, nic specjalnego, szukasz tam ten swój przegląd życia, robisz, no nie ma jakichś grzechów, dlaczego mnie to spotyka? Zastanawiasz się. Choroby się pojawiają. Niepowodzenia się pojawiają. Po prostu w życiu chrześcijan to się pojawia. Tak jak w życiu Dawida. I teraz możemy zareagować różnie na kryzys, który pojawia się w twoim życiu. Możemy się nauczyć czegoś od Dawida. Albo zlekceważyć, co Duch Święty pokazuje nam przez jego przykład. Ponieważ żyję w kościele odpowiednio długo, to widziałem najróżniejsze reakcje chrześcijan na kryzys. Wielu z wierzących, tak zwanych mocnych wierzących, głośno krzyczących wierzących, wyznających wierzących, kiedy przechodzi przez kryzys odpowiednio długo, to reaguje porzuceniem Boga. Dochodzą do pewnego momentu, oczywiście na początku jeszcze się modlą, na początku jeszcze próbują coś zrobić z sytuacją. Wiele razy widziałem, jak ludzie zostawiają Kościół.
i odchodzą. Zostawiają Jezusa gdzieś, bo kryzys nie ustępuje. Albo nie ustępuje za szybko. I mówią, gdzie był Bóg, kiedy mnie to spotkało? Dlaczego mnie to spotyka? Przecież byłem wiernym chrześcijaninem w kościele. Przecież służyłem Bogu całym życiem. Dlaczego mnie to spotkało? Niektórzy oskarżają Boga o to, że sam spowodował taką sytuację. Często problemy pojawiają się w wyniku moich błędów, moich złych decyzji. To nie zawsze grzech. To po prostu mój błąd, moja zła decyzja. Dawid jest w sytuacji kryzysu. I co robi? Głośno wołam do Pana, głośno błagam Jahwe. Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś robić w kryzysie, jakikolwiek on by nie był, głośno wołać do Boga o zmianę. Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed Nim swą udrękę. O niedoli Jemu opowiadam, nasz tłumacz, tutaj Biblii Warszawskiej przetłumaczył. To jest ciekawe. Ile razy zdarzyło Ci się opowiadać Bogu o czymś? Nie prosić Go, nawet nie chwalić Go, ale zwyczajnie opowiadać Mu o czymś. Bo pierwszą osobą, o której powinniśmy opowiadać o moim kryzysie, jest Bóg. Ten, który przecież wiedział, że wejdę w ten kryzys. On wie, co będzie jutro po moim kryzysie, wie co ja czuję. Możemy skończyć narzekając, biadoląc, rozsiewając nasz kryzys po wszystkich innych ludziach, próbując obdzielić swoim kryzysem każdego, kto się napatoczy na moją drogę. Dawid robi to, opowiada o swoim kryzysie Bogu. Trudno to nazwać modlitwą nawet. To jest po prostu opowiadanie drugiej osobie o tym, co przechodzisz. Mamy taką potrzebę wszyscy, prawda? Chcecie wylać serce. Chcecie wylać swoją duszę. I czasami myślisz, komu ja mam o tym opowiedzieć? Nikt mnie nie chce słuchać. Czasami na siłę słuchacza dorywamy. Tym słuchaczem, który chcecie słuchać, jest Bóg. Po prostu usiądź przed Nim. Schowaj się gdzieś. Dawid był schowany w jaskini. To dlatego, że uciekał. Był sam. Wylewam przed Nim swą troskę. Boży człowiek ma troski. A w Nowym Testamencie Boży ludzie mają troski? No w Warszawie to nie. W Warszawie to nie mają troski. Ale u nas w normalnych, takich zwykłych miasteczkach i wsiach, to mamy troski. A w Strasie mieszkasz. No ale ty tam jedną nogą w Warszawie jesteś, to tam pół troski masz. Tak nie możesz się zdecydować, czy masz te troski, czy nie masz te troski. Mateusz 6,34 to są słowa Jezusa. Kto pamięta? Zanim zaczniemy sprawdzać. Jeszcze nie zdążyłeś. Mateusz 6,34 to jest znany tekst. Test. Nie sięgajcie teraz, o, ściągamy, nie. Prawie, ale to nie ten. Janek, pamiętasz, co ty widziałeś, nie to wiesz. Nie troszcie się o dzień jutrzejszy, bo dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Zauważcie, Jezus mówi, że jutro może przyniesie ci troski, a dzisiaj masz utrapienie. Jezus to powiedział. Nie powiedział, nie macie żadnych utrapień, nie będziecie mieli żadnych trosk. Przechodzimy przez utrapienia, mamy troski i to nie jest nic, nie wiem, nadzwyczajnego, że Boży wierny Bogu człowiek ma troski i ma utrapienia. To jest biblijne, Jezus o tym mówi. Dawid przez to przechodzi. Całą masę rzeczy mógłbym osób przytoczyć ze Starego Testamentu. Nie udawajmy, że nie jest tak w naszym życiu. Ani też nie bądźmy innym fałszywego obrazu. O, jak przyjdziesz do kościoła, czy się nawrócisz, to patrz, wszystko się zmieni, nie będzie żadnych smutków. O, ciekawe bardzo. Jeszcze takiego nie widziałem, co by żadnych smutków nie miał. Nawet Jezus miał smutki. Jan 16,22 to jest mój końcowy werset, nim skończymy, ale początek możesz pokazać. I wy teraz się smucicie.
Są takie chwile w twoim życiu, chrześcijaninie, chrześcijanko, kiedy po prostu jest ci smutno. Kiedy nie chce ci się śmiać. Potem przychodzi ktoś, klepie się w ramię. No co tak się smucisz? Nie smuć się, przecież życie jest piękne. Ale kiedy mnie jest smutno, dzisiaj. Może być mi smutno, tobie może być smutno. To nie jest nic nadzwyczajnego. Jakub 5,13. List Jakuba 5,13. Cierpi, kto między wami niech się modli. Wolelibyśmy ten drugi, tą drugą część. Weseli niech się śpiewa, niech śpiewa pieśni. No to tak. Jak mnie jest wesoło, to sobie nutę przywolenie. To skakać mi się chce. Ale są chwile, kiedy cierpisz. Tak, w życiu chrześcijan są chwile cierpienia. Wolelibyśmy tego uniknąć. Nie ma obietnicy, która mówi nam, że unikniemy cierpienia przez resztę naszego życia. Chciałbym tak żyć, tego bym wam życzę, ale wiem, że się dzieje inaczej. Obyś nie musiał cierpieć. Obyś nie musiała się smucić. Obyś nie musiała przechodzić przez kryzys. Nigdy. Daj ci Boże. To będziesz unikalny, cielesny na skalę światową. Olbrzymia większość z nas, Bożych ludzi, Bożych mężczyzn, Bożych kobiet, przechodzi przez trudne czasy jakiś etap w swoim życiu. Tak jak Dawid przechodził. Udrękę. Trzeci werset w tym psalmie 142. Wyjawiam przed Bogiem udrękę. To cię dręczy, przez co przechodzisz. Ta sprawa. Może trwa już tak długo, że już jesteś psychicznie wyczerpana. Już dłużej nie możesz tego znieść. Już się modliłaś, Kościół się o ciebie modlił. 50 książek na ten temat przeczytałaś i ciągle to jest. Udręczona jesteś. Dawid był udręczony. Wtedy. Piąty werset. Nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na moje życie. Nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie. U nas też tak jest? Nikt nie zważa na mnie. Nikt się nie troszczy o mnie. Nikt. To słowo jakoś wybija mi się z tego wersetu. Zastanawiasz się, czy ktoś w ogóle ci współczuje. Czy moje życie kogoś w ogóle obchodzi? Czy moja sytuacja kogoś obchodzi? No tak, tam pomodli się ze mną minutę i poszli sobie na kawę. A ja ciągle jestem w tej sytuacji. Czy to kogokolwiek obchodzi? I Dawid mówi, nikt, nikogo to nie obchodzi. Mój kryzys nikogo nie obchodzi, Boże. Bogu to mówi. Nie stanął tam gdzieś, nie wiem, w Jerozolimie i mówi, ej, wy tam, dlaczego nic was nie obchodzi moje życie? Nie zaczął biadolić na innych, ale powiedział Bogu, Boże, nikogo ze mną nie ma, jestem sam, jestem samotny, czuję się samotny, zostawili mnie. To prawda, on wtedy jest, nie na początku był sam. Ale potem zaczęło się to zmieniać. Czytamy, że do Dawida dołączyło się około 400 mężczyzn. Bóg zadbał o to, żeby ostatecznie nie był sam. Ale są takie chwile w życiu, twoim chrześcijaninie, kiedy czujesz się samotna, czujesz się sama, patrzysz, nie ma nikogo, kto by się zajął tobą. Masz wrażenie, no nikogo nie obchodzę? Czy moje życie w ogóle ma nic znaczenie? Dla kogokolwiek? I to jest ten czas, kiedy trzeba wylewać serce Bogu. Inaczej zgorzknienie w nim zagości. Gorzki korzeń, jak mówię. Nieprzebaczenie. Pretensje do całego świata. Wiara zacznie topnieć. Ale jeżeli będziesz wylewać tę swoją troskę, tę swoją samotność, te swoje łzy przed nim, to ta wiara będzie tam mocniejsza. Ona będzie rosnąć. To nie znaczy, że zaraz zaczniemy tańczyć z radości, ale wyjdziemy silni z tej sytuacji. Tak jak Dawid z tej sytuacji wyszedł silny. Ty jesteś moją ucieczką. Werset 6. Czasami chcielibyśmy uciec z tej sytuacji, w której się znajdujemy. Po prostu spakować się i uciec, wyjechać gdzieś. Na koniec świata. Gdziekolwiek. Uciec od życia, które toczymy. Uciec od problemu, przez który przechodzimy. Nie umiemy rozwiązać. Nie widzimy rozwiązania. Nie widzimy światełka w tunelu. Po prostu chcę stąd uciec. Zostawić wszystko, wszystkich i uciec. Gdzie uciekniesz? Problem idzie za tobą. Jedyne miejsce, gdzie naprawdę można skutecznie uciec, to jest nasz Bóg. To nie, a to nie koniecznie jechać na drugi koniec świata. Po prostu w swojej komorze modlitwy, w miejscu, gdzie się modlisz,
zamknij się sam na sam z Bogiem. I niech to będzie moja ucieczka. Czasami próbujemy, wszyscy, którzy no, na tej sali, patrzę, nie ma dużo nas, przychodziliście przez nałóg alkoholowy, wiecie dobrze, że uciekaliście w alkohol, żeby zapomnieć, żeby uciec od rzeczywistości. Uciekaliście tam. W narkotyki ludzie uciekają. Uciekają gdzie niebądź. Gdziekolwiek. Wymyślają tysiące rzeczy. W świat wirtualny dzisiaj ucieka młodzież, żeby oderwać się od problemów. Siódmy werset. Patrz na moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Prześladowcy są ode mnie mocniejsi. Problemy wydają ci się tak silne, że ty sama wydajesz się bezsilna wobec tego. Ja nie mam siły, żeby coś z tym zrobić. Po prostu nie mam siły już, żeby coś z tym zrobić. Jestem bezsilna. Patrzysz na tą sytuację i czujesz się bezsilna. Są silniejsi ode mnie. To mogą być jacyś przeciwnicy, jacyś ludzie, którzy czyhają na twoje życie, na twój majątek, na twoją pozycję, na twoją pracę, ale mogą być po prostu jakieś problemy. Patrzysz na tą chorobę i ona wydaje się no, silniejsza ode mnie. Jakiś problem, czuję się słaby w obliczu jego. I to może być prawda. Te problemy mogą być silniejsze od ciebie i możesz sam sobie nie poradzić. Dobrze jest zdać sobie sprawę, że potrzebujesz pomocy. I Bóg jest tym, który ją chce udzielić. Sam czasami to robi, ale najczęściej robi to przez innych ludzi. I trzeba też umieć przyjąć pomoc innych ludzi. I wokół Dawida pojawia się tych 400 mężczyzn, którzy razem z nim zaczynają nowy etap jego życia. Wyprowadź mnie z więzienia, 8 werset. Czujesz się jak w pułapce czasami. Drążę ten temat, bo taki go drążę. Zobaczcie, prawie w każdym zdaniu opisuje w trochę inny sposób swój kryzys. Czujesz się jak w pułapce, w matni. Nie wiem, jak się z tego wydostać. Nie wiem, jak się z tego wycofać. Tak, wszedłem w tą sytuację, zaplątałem się i nie wiem, jak się rozplątać z tego problemu, który ktoś cię wpakował, albo sam się wpakowałeś, albo życie ci po prostu wepchnęło. Wypadek miałeś, tak? Ktoś cię potrącił, najechał, że to nie twoja wina. Szedłeś normalnie, jechałeś normalnie. Wyprowadź mnie z więzienia. Wołaj, aby Bóg wyrwał cię z tej sytuacji. Jak czujesz, że jesteś w matni, jak nie wiesz, co zrobić, jak czujesz się bezsilna, wołaj, aby Bóg wyrwał cię z tego więzienia. Jak długo? Tak długo, aż się wyrwie. To kiedyś mówiliśmy sobie. Przykład George'a Millera, bo podawaliśmy. Tak? Przykład. We wtorek. Ale też i w niedzielę. Była nawet fotografia Millera. On powiedział, trzeba się modlić tak długo, aż Bóg odpowie. Wołasz tak długo, aż Bóg cię z tego wyzwoli. W skrajnych przypadkach, ale bardzo licznych. Bardzo, bardzo licznych. Ludzie nie wytrzymują tej presji. Nie mówię tylko o chrześcijanach. W większości to są ludzie nie chrześcijanie, ale chrześcijanie też. Ludzie odbierają sobie życie. Bo jest im tak ciężko, w takim pułapce czują, że są, nie widzą żadnej opcji wyjścia. Nie ma. Nie ma ucieczki dla mnie. A nasz tekst mówi, ty jesteś moją ucieczką. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie do głowy ci, że nie ma dla ciebie ucieczki, nie ma wyjścia, to prawda, może nie być żadnego wyjścia. Ale Bóg jest tym wyjściem. Dla ciebie, dla każdego na tej ziemi. Nie tylko dla wierzących. Nie jest taka myśl, że nie ma wyjścia i jest taka myśl, że albo sobie pójdę, coś zrobię, albo nie wiem. Tak. Czasami tak po prostu może być. Może nie potrafię tego opisać z własnego doświadczenia, ale wiem, że tak jest. Nawet czytałem jakąś statystykę. Nie chcę przekręcić, ale chyba co 40 sekund na obliczu ziemi ktoś odbiera sobie życie. Ile tu ludzi już odebrało sobie życie, jak nie jesteśmy w tym miejscu? Setki, a może tysiące. Nie mogą znieść tej sytuacji. Jeśli kiedykolwiek będziesz w takiej sytuacji, że myślisz o tym, że nie ma wyjścia i jedynym jest samobójstwo, nie rób tego. Bóg jest ucieczką dla każdego. Nieważne, co zrobiłaś.
Nieważne, co cię doprowadziło do tej sytuacji. Bóg jest twoją ucieczką. Wołaj do Niego, żeby cię wyprowadził z matni, z więzienia, w które wpakowałaś się może sama, albo sam, swoimi błędami, swoimi grzechami, albo ktoś się wpakował. Cierpi ktoś między wami, niech się modli. Cierpienie jest swoim udziałem, po prostu wołaj. Opowiadaj Bogu. Kiedy tak czytamy, niech się modli, to czasami modlitwa może nam się wydawać taka jak w kościele. Że stajemy i tak oficjalnie, Panie Boże, Ojcze, Pan Jezu, ja Ci tutaj chwałę oddaję w imieniu Jezusa, że to zawsze tak ma być, tak pobożnie, tak kościelnie. Tak po warszawsku. Religijno. Religijnie. No to już po toruńsku. Po toruńsku. Po Bożemu. Wydaje nam się, że trzeba to zrobić po Bożemu. Nie ma czegoś takiego. W kościele tak. O, tu to jest dobre miejsce na cytat z Marka. Z naszego Marka Żaka. Nie z Ewangelii. Marek Żak powiedział tak. Na wszystko jest czas podczas nabożeństwa. Tak powiedziałeś. Miejmy rozsądek, co teraz chcemy zrobić w czasie nabożeństwa. Na wszystko jest czas. Jest czas na tą modlitwę, na świadectwo, na różne rzeczy. Albo nie ma tego czasu na to, co chcę zrobić. Nie musi tak być, kiedy stajesz w swoim cierpieniu, w swoim bólu, w swoim kryzysie przed Bogiem. Tam nie ma Bożego sposobu modlitwy. Tam po prostu opowiadasz to, co ci ślina na język przyniesie. Wylewasz przed nim serce. Nie wiem, jak wy to robicie, ale czasami po prostu język jest wulgarny. Nie staniesz tu, bo cię popędzimy, jeśli będziesz próbował być wulgarny za mikrofonem. Po prostu popędzimy cię. Na cztery wiatry. To jest nie do przyjęcia, żebyś tak się w kościele zachowywała. Ale kiedy jesteś sama na sama z Bogiem, mów tak, co ci tam w duszy gra. Po prostu Bóg przyjdzie i tak wie, o czym myślisz. Bóg i tak zna twoje słowa. My nie, ale on. Możesz pozwolić sobie na szczerość. 100% przed nim. Tu nie jest miejsce na szczerość 100%. Tu trzeba ważyć słowa. Żeby twoje słowa nie zniszczyły serc innych. Ale przed Bogiem nie musisz ważyć słów. Czy ja dobrze powiedziałam, żeby piorun we mnie strzelił? Nie strzeli, on czeka, żebyś wylała przed nim swoje troski. Tak, jak byś chciała to zrobić. Najsmutniejsza rzecz w psalmie dla mnie. 8 werset. Zaiste otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. Zauważcie, Dawid woła, płacze, narzeka przed Bogiem na swój stan, ale woła, żeby Bóg go zmienił ten stan. Gdzie są sprawiedliwi? Gdzie są Boży ludzie inni? Nie ma nikogo przy Dawidzie. Mówi, o, jak mi Bóg okaże dobroć, jak mój stan się zmieni, to oni się pojawią. Dawid nie narzeka tutaj. On może cieszy się na tę chwilę, ale kiedy ja to czytam, to myślę sobie, Boże, czy to nie jest obraz Kościoła? Że kiedy przechodzimy przez trudne chwile, to często sprawiedliwych nie ma. Wierzących z nami nie ma. Oni czekają, aż wyjdziesz z kryzysu. Chowają się. Chowają się. W ogóle po prostu nie widzą. Nie widzą, że ty akurat starają się nie dotykać siebie tak, jak trendowatego się nie dotyka, żeby się nie zaraźnić. Nie dotyka twojego życia, bo ty w kryzysie właśnie jesteś. Omijam cię z daleka. Czekam aż, a przyjdziesz, jak wyjdziesz z kryzysu, to wtedy się pojawię w twoim życiu. Jak ci sprawiedliwi. Jak mi Bóg okaże dobroć, uzdrowi mnie, moje kieszenie napełni pieniędzmi, wyzwoli mnie, oto wtedy chrześcijanie się pojawiają. Tak. O, aleluja, Bóg się pobłogosławił, teraz widzimy, tak. Teraz jesteś Bożym człowiekiem. Ale kiedy byłem w kryzysie, to gdzie byliście? Kiedy ty byłeś w kryzysie, to gdzie ja byłem? Bóg pokazuje nam ludzi w kryzysie, słuchajcie, w kościele też. I decyzja jakby jest, on popycha nas, żebyśmy się zajęli z nim, żebyśmy byli po prostu z nim. To nie znaczy, że ja mam rozwiązanie dla siebie. Często go nie mam. Bóg je ma. Ale mogę być przy tobie. Mogę towarzyszyć tobie, kiedy przechodzisz przez kryzys. Są łatwe kryzysy i trudne kryzysy. Jak cierpisz, bo jesteś chory, no to łatwo cię wesprzeć. Ale jak cierpisz, bo zgrzeszyłeś, a to już nie. Ma co chciał, ma na co zasłużył. Dobrze mu tak.
przećwiczy go Bóg. Nie chcesz być z kimś w kryzysie. Magda, poczekaj, dobrze? Pogadamy po nabrzeństwie. Dobrze? Już kończę powoli. W zasadzie to już tutaj koniec. Nie bądźmy takimi sprawiedliwymi, którzy pojawiają się przy innych, kiedy oni dopiero wyjdą z kryzysu. Idź, kiedy on jest w kryzysie. Kiedy ona jest w kryzysie. Wtedy podaj mu rękę, wtedy go pociesz. Wiem, że czasami jest trudno, że czasami mamy ich dość i często ludzie ponoszą konsekwencje swoich wyborów, mówiliśmy sobie. To prawda, ale to nie znaczy, że mamy zostawić go w tym kryzysie. Wtedy podaj mu rękę, wtedy okaż się Bożym człowiekiem. Bóg okaże mi dobroć, tak wierzy Dawid. Psalm 91, 14-16. To już tylko garść cytatów i kończę. To jest psalm Dawidowy. To jest znany. I tutaj Bóg mówi o swoim człowieku. Bóg mówi, nie wiem czy o Dawidzie, o kimś, kto przechodzi kryzys. Ponieważ mnie umiłował, ten wierzący, ten chrześcijanin, wyratuje go, wywyższę go, bo zna moje imię. Wzywać mnie będzie, ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Bóg wie, że będziesz w niedoli czasami. Po prostu Bóg wie. I co wtedy Bóg? A Bóg poczeka, aż ty wyjdziesz z niedoli sam? Nie. Będę z nim w niedoli, mówi Bóg. Będę z nim w kryzysie. Bóg był tam z Dawidem w tej jaskini. Amen. Może wszyscy kapłani myśleli sobie, a z tym człowiekiem to na pewno Boga nie ma, bo przecież zobaczcie, został się sam. Za chwilę zginie. Ale nie zginął. Wkrótce został królem Izraela. Wyrwę go i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Jest koniec cierpienia kiedyś. Jest koniec problemów kiedyś. My byśmy chcieli, żeby to było jak marionetka. Szybko, od razu, natychmiast. Mówiliśmy sobie przy okazji wytrwałości w modlitwie i George'a Millera, że czasami dziesiątki lat wołasz do Boga o coś, zanim nastąpi zmiana. Psalm 50:15. Bóg mówi też tutaj. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Bóg wie, że będziesz przechodzić przez dzień niedoli. Wołaj do Niego wtedy. Nie biadol. Czym innym jest, mówiliśmy sobie, wylewanie serca, a czym innym narzekanie. To na grupie domowej biblijnej sobie mówiliśmy. We wtorek. Któryś. Bądź szczery, jak przyszedł dzień niedoli, to nie udawaj, że wszystko jest w porządku. To wcale nie jest dobre. Po prostu bądź szczery. Ale to nie znaczy, że teraz przez godzinę wszystkich obdzielasz szczegółami swojego problemu. Po prostu powiedz, mam taki i taki problem. Lekarzowi powiesz, na czym polega choroba. Na mnie, bo nam to nic nie da. Ale my chcemy być z Tobą. Chcemy modlić się z Tobą. Chcemy błogosławić Ciebie. Bóg obiecuje, wybawię Cię. Uratuję Cię. Wyciągnę Cię z tego. Wpadłeś w dół, wyciągnę Cię. Czasami trzeba trochę poczekać. Przyszedł mi do głowy teraz taki przykład. Nie wiem, pasuje czy nie pasuje, ale przyszedł mi do głowy. U nas we wsi było takie zdarzenie. Z kościoła wracały cztery starsze panie. Czy trzy, czy cztery? Cztery panie pokazuje. Jechały na rowerach. Jest taki moment, w którym muszą z bocznej drogi wyjechać na główną drogę. I tam jest głęboki ruch. I one jadą sobie gęsiego. Ale ostatnia pani coś źle wymierzyła i wpadła z tym rowerem do tego rowu. Ale te pozostałe trzy nie zauważyły, że ona już nie jedzie. I pojechały sobie do domu. I dopiero gdzieś po godzinie, czy jak... A to była noc, pani jeszcze podpowiadała. W nocy to było ciemno, było, tak? Bo z kościoła wracały. Modliły się gdzieś, ciemno było. Nikt nie zauważył, że tamta wpadła do rowu. Ale ona była na tyle wiekowa, że nie była w stanie sama wyjść z tego rowu. I została w tym rowie z tym rowerem. I nie wiem, co ona tam mówiła, czy się modliła, czy już żegnała się z życiem i witała niebo, ale po jakimś czasie ktoś się zorientował, że nie ma tej kobiety i jakoś odszukali ją, że ona w tym rowie jest i wyciągnęli.
Wyratuję go, wybawię cię. Może jesteś właśnie w tym rowie. Nie zauważyłaś czegoś i wpakowałaś się w to. I nikt nie zauważył, w co ty się wpakowałaś. Czasami nikt nie wie o moim problemie. Jestem takim mistrzem mistyfikacji, że nikt nie wie, przez co ja przechodzę. Ja to wiem. I Bóg to wie. No może jeszcze kto. Jestem dobrym aktorem. Przychodzę do kościoła i się... Aleluja! Uśmiecham! Popatrz na sobie. Przepraszam. Proszę. Bóg wie, przez co przechodzisz. Tam nie musisz nic udawać. I Bóg cię z tego wyrwie. Tylko wołaj do Niego, opowiadaj Mu o tym. Co się stało z królem Dawidem? Pierwsza Kronik 29-28. Przeskakujemy całe życie Dawida do końca. Jak skończył Dawid? Dawid umarł w podeszłym wieku. Ile miał lat? Ja nie pamiętam. Kilkadziesiąt. Syty życia, bogactwa i chwały. A jego syn objął po nim władzę królewską. Jego umiłowany syn. Pomimo tych wszystkich problemów, wojen, no najróżniejsze problemy przechodził, grzechy przechodził, pomyłki życiowe przechodził. Jest napisane, że umarł syty życia. Umarł, jak Justyna mówiłaś, szczęśliwy. Umiera szczęśliwy. Odchodzi do niebiańskiego domu ojca szczęśliwy. Pomimo zamieszania, które w jego życiu było. Bogactwa i chwały. Tak może się skończyć życie. Ale on był zawsze wierny. Zawsze wołał do Jahwe. Nie wiadomo, tam się powie. O, to ty, no ty, no dopuściłeś do tego. On był gotów umrzeć, jeśli tak by Bóg zdecydował. I Jana 16:22. To jest ten werset, który chcę skończyć dzisiaj. Są takie chwile, kiedy się smucimy, lecz przyjdzie taka chwila, kiedy moje serce i twoje będzie się po prostu radować. Będziesz w końcu szczęśliwa. Będziesz w końcu radosny. Nawet jeśli dzisiaj płaczesz i płaczesz i płaczesz. I nikt nie odbierze wam radości waszej. Daj Boże, aby to było jutro. Dla tych z nas, którzy przechodzimy przez problemy. Jeśli nie jutro, to daj Boże, żeby to było chociaż za miesiąc. No chociaż za 5 lat. Ale jeśli nie, to kiedy odejdziemy z tego życia doczesnego, pamiętajcie, że my, wierzący w Jezusa, mamy przed sobą życie wieczne. Nie zapomnij, to będzie częścią każdej naszej myśli. I tam nie będzie płaczu, tam nie będzie smutku. Nikt ani nic nie odbierze nam wiecznej radości. Nawet jeśli dzisiaj przechodzisz przez niedolę, przez chorobę, przez biedę, przez rozwód, przez stratę pracy, przez 1000 złych rzeczy. Głośno wołaj do Jahwe, głośno błaga. On cię wyrwie, a ty go uwielbisz. Amen. Dzięki. Tak jak tata w sumie mówiłeś, nie musimy udawać ciągle, że jesteśmy szczęśliwi, no bo to do niczego nie prowadzi. Oszukiwanie samego siebie, oszukiwanie innych nie ma sensu. A szczególnie próba oszukania Boga. Tam w Jakuba 5:13 było, że jeżeli ktoś z was cierpi, niech się modli, weselicie się, śpiewajcie pieśni. To znaczy też, jeżeli nie ma co wymuszać tego, no bo to nie będzie szczere, a Bóg patrzy na twoje serce. Teraz przechodzimy do tej części, gdy będziemy mogli usługiwać sobie nawzajem tą miłością, którą nas Chrystus obdarzył, tą Jego miłością, którą nas umiłował. Dlatego jeszcze zanim przejdziemy na kawę i herbatę i na rozmowy indywidualne, czy może macie jakieś takie sprawy, jakieś problemy, albo jakieś radości, którymi chcielibyście się podzielić tutaj na forum z Kościołem, o które możemy się razem modlić. Jeszcze? Ja chciałabym się
Chciałabym się pomówić o Arka, żeby już szczęśliwą osobę, bo ona ma na pewno dużo problemów, dużo miał sytuacji życiowych ciężkich, o których ja nie wiem, więc nie będę wam wszystkich zdradzała, ale żebyśmy się o niego pomówili. Chcę się też pomówić o moją rodzinę, żeby zmieniła się, żeby była bardziej otwarta na innych ludzi, bo jest bardzo zamknięta. O ciocię, żeby uwierzyła, że jest kimś, a jest bardzo niedowartościowana. Przebaczyłam ojcu, więc pomogę się o niego, żeby znalazł ukojenie w Jezusie Chrystusie, bo jemu bardziej pokoju brakowało niż mi. Chciałabym się pomodlić też, bo dzisiaj jest rocznica Powstania Warszawskiego, o te osoby, które jeszcze żyją, aby w ich ostatnich, bo są wiekowi, momentach życia Bóg wynagrodził to cierpienie, żeby żyli zdrowi, żeby mieli opiekę wśród nas obecnych i żeby doczekali się Królestwa Bożego. No i po prostu na tej ziemi, żeby im się żyło jak najlepiej. I o osoby, które potrzebują naszej modlitwy, a których nie znamy. Więc ja bym chciała się o to pomówić. W zasadzie to o każdego, kto jest nieszczęśliwy, żeby był szczęśliwy. Żeby Pan Bóg otoczył go swoją miłością, łaską. No i przede wszystkim, no, tak jak obiecałam, jak wspomniałam, o wszystkie sprawy Arka, żeby się jemu życie poukładało. Żeby się uśmiechał, żeby Bóg jemu pomógł. Amen. Zaraz się będziemy o to modlić. Czy może jeszcze macie jakieś sprawy, które na forum chcecie podjąć? Na krótko odbiję się z tego. Krótko, wraz z wnuczką i wnukiem jadą gdzieś na urlop, dwa tygodnie, na Włoszech. I ten czas właśnie taką Bożą ochronę dla nich. Dziękuję. Okej. Okej. Może ktoś jeszcze? Wczoraj się dowiedzieliśmy, że pastor Arek Delik z Kutna jest chory, że w szpitalu. Dosyć poważnie chory, więc może tak się pomóc o jego zdrowiu. Tak. Czy ktoś jeszcze z was ma sprawę, którą chce powiedzieć tutaj na forum? Potem będą też rozmowy indywidualne. Zachęcam też do indywidualnych modlitw, czy po prostu rozmów. Ale może coś jeszcze chcecie powiedzieć tak ogólnie. Witam was. Ja powiem po prostu, co się stało wczoraj na Targowicy. No bo w ogóle są takie, przyjechał się tutaj do Łowicy na rynek, tak, zakupię jakieś tam pietłki. No i ja z moją narzeczoną po prostu rozdzieliliśmy się, tam poszło sobie tam jakieś tam ciuchy, no ja tam nie wiem, co im rzeczy wkładzić, to pozwolę sobie tam gdzieś tam składać na sprawy. I później wracając, ona mówi, no dobra, to my jeszcze tam z ręką, moją córką pójdzie sobie na lody. Ja mówię, dobra, to ja z samochodem będę czekał, tak? No i wracałem, a mówię, ja się tutaj wejdę, zobaczę, co tam jeszcze jest na tym rynku. Stał sobie pan z rowerem i kiwał się. Wszystko jest z butami. Nagle patrzę, a ten człowiek przewrócił się. Ja tak spojrzałem, mówię, kurczę, mówię, ten nie pewnie pijany, tak? Podchodzę tam szybko do tego, sprzedawca mówi tych butów, bo jego stolica się przewrócił. Ja pokazuję mu, tu, mówi pijany. Ja podszedłem, mówię pijany, no trzeba pomóc, tak? Jakby nie było, to też człowiek. Co powiedzmy jeszcze dwa miesiące temu, no po prostu to olał i poszedł sobie dalej. Co się okazało? Ja do niego podszedłem, ja od niego alkohol nie czułem. Podszedł do mnie taki pan, w wieku powiedzmy około 60 lat, tego człowieka podnieśliśmy. Zapytaliśmy się, czy on jest pijany, mówi, że nie. Wzięliśmy go tam przynieśli, wziąć go w cień. Ja tam miałem jakieś tam torby zakopali, położyłem go tego człowieka z tymi butami. Jakieś tam kartę wzięliśmy, żeby gdzieś tam usadzić.
Co się okazało? Człowiek ten chory był na cukrzycę. Jest chory na cukrzycę. Nie wziął insuliny, wybrał się tak blisko, nie było tak przecież chłodno, nic nie zjadł, po prostu zaspał. I taka, tak bardzo nie wiem, no zdziwiła mnie reakcja tego sprzedawcy do butów, tak, od butów, bo to przed jego stoliskiem tak, że człowiek się przewracał. On po prostu to nie przejął się tym w ogóle, mówi, lecz pan, na kran. Później, gdy tego człowieka odnieśliśmy tam na bok, mówię, dobra, nie chcę to usiąść, tylko to nie tak, no tam prowadziłem, nie się obszął płot, żeby już się tam nie kiwał na poki. Mówię, dobra, i tylko swoje zakupy. Patrzę, nie wiem, czy to Bóg, na pewno Bóg, zespoł dwóch policjantów, tak? Zawołałem ich, mówię, panowie, zobaczcie, to jest ten panem, coś czy tam nie mnie. Co robimy, czy dzwonimy po karetkę, czy jakoś, nie wiem, co. No i oni tam po troszeczkę odszedłem, ale tam rozmawiałem z nim. No, wezwali karetkę, tak. Karetka, nie wiem, czy przyjechała, czy przyjechała, bo jeszcze w głosie zeszły, tak, że tam musiałem iść do samochodu. I tyle. I chciałem się pozdrowić, pomodlić o zdrowie tego pana, który właśnie na przerwie tego ulicy no, zasłał, tak. I to wszystko, dziękuję. Czy macie jeszcze jakieś sprawy, które chcecie powiedzieć na forum? Marek. Janek powiedział, że cokolwiek, nie tylko intencje, bo tyle. Ja w kwestii dzisiejszego nauczania, bo do czego może doprowadzić właśnie takie wieczne halleluja, wszystko w porządku, nie? Ja? Wiele razy pytałem wielu ludzi, zawsze chrześcijan, cześć, jak to słuchać, o, halleluja, super, nie, fajnie, fajnie. Oczywiście czasem miałem świadomość, że wcale tak nie jest, innym razem miałem. Doprowadziło to do tego, że ja już przestałem się pytać w ogóle. Więc to też jest złe, ale mnie doprowadziło do takiego momentu, kiedy przestało mnie właściwie interesować życie innych moich współbraci. Z jednego zboru, drugiego, trzeciego, czwartego roku, w ogóle wierzący wiek. Przez to, że zawsze jak tam, a no ale moje wszystko fajnie. No nie zawsze jest fajnie. Tak, też jak pytamy i każdy odpowiada, że jest wszystko dobrze, a potem nie wiemy, co zrobić, jak ktoś odpowiada, że nie jest dobrze. I nie spodziewamy się takiej odpowiedzi. I wtedy dopiero jest problem. Czy macie jakieś jeszcze sprawy na forum, które chcecie powiedzieć? Jeśli nie, to zachęcam teraz też do powstania czy do siedzenia. Nie ma różnicy, ważne, żeby szczerym sercem się pomodlić. Wy wiecie, co tutaj było powiedziane. Wiecie też, jakie wy macie potrzeby, jakie wy macie troski, jakie wy macie dziękczynienia. Więc zachęcam teraz do krótkiej modlitwy i za chwilę zapraszam na kawę, herbatę i ciastko. Panie Boże, łaskawy, tak się proszę, jak nie mają Pana Jezusa Chrystusa. O moją córkę do wzięcia, wnuczka i wnuczki, Panie Boże, wyjeżdżają jutro samochodem, tam nad morze, Panie Boże. Ja wierzę, Panie Boże, że Ty będziesz cały czas pilnował, Panie Boże. Bo może jest i dobre, i gorące, ale i też niebezpieczne, Panie Boże. I ten czas, gdy będą, Panie Boże, pod Twoim rozpoczątku. I dziękuję Ci, Panie Boże, za tą pewną radość i nadzieję. Amen. 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 Amen.
naszą rodzinę. Byśmy słyszeli dobrze Twój głos. Zgodnie w jedności, żebyśmy szli za Tobą, Ojcze, za moimi dziećmi, aby oni szli za Tobą, by żyli w Ciebie, Ojcze, proszę Ciebie, kochali Ciebie,